Chwała Bogu. Po raz pierwszy zapisałam sobie świadectwo zawsze z marszu, a w tym roku zbyt dużo emocji i zrobiłam notatki. Kochani, chciałabym się podzielić tym, co działo się w minionym roku, jak Pan Bóg przeprowadzał nas przez ten rok. Wszyscy mnie dobrze znacie i wiecie, że miałam nie patrzeć na Jolę. Wiecie, że od dziecka jestem w kościele. Nawróciłam się jako dziecko, ochrzciłam się jako nastolatka. Całe życie w zborze, dosłownie, bo mieszkałam w zborze. I w służbie, tam gdzie byłam, w tych miastach gdzie byłam, to zawsze chodziłam, szukałam zboru. Ale gdybym miała scharakteryzować swoją relację z Bogiem, to byłam bardziej religijna, poprawna, a nie była to żywa, prawdziwa relacja z Bogiem. I od pewnego czasu Bóg zaczął zmieniać moje myślenie, moje patrzenie, zaczął działać i w życiu moim, i w życiu mojego męża, i zapragnęliśmy czegoś więcej. Chcieliśmy prawdziwie szukać żywej relacji z Bogiem. W naszych sercach też pojawiało się pragnienie służby. Mariusz był nawet gotowy zrezygnować ze swojej zawodowej pracy, by jeszcze bardziej poświęcić się służbie. Ja byłam bardziej tą sceptyczną, cieszyłam się z naszej służby z młodzieżą, w grupie Freedom, ale kiedy pojawiały się jakieś spekulacje, że może Bóg przygotowuje nas na to, żeby Mariusz został pastorem tutaj w zborze, to wiecie, moja reakcja była raczej nie. No bo byłam całe życie córką pastora, więc ja wiem, z czym się to je i nie chciałam tego. Jakiś czas temu trafiłam w aplikacji Biblii YouVersion na taki plan czytania w Biblii ryzykowne modlitwy. Zaintrygował mnie tytuł, więc kliknęłam rozpocznij plan i przez kilka dni przeczytałam właśnie o takich modlitwach, niebezpiecznych modlitwach, które są zawarte w Biblii, w Piśmie Świętym. I kiedy zaczęłam się modlić tymi modlitwami, to nie zdawałam sobie sprawy, że Bóg na nie tak szybko odpowie. I te trzy modlitwy, które były takie główne, wiodące, to były modlitwy: zbadaj mnie, złam mnie, poślij mnie. I Bóg pokazywał mi, że modlitwa w naszym życiu ma ogromne znaczenie. I wiecie, było mi wstyd, że często moje życie modlitewne ograniczało się do tego: Panie Boże, pobłogosław te dary i zachowaj mnie w dniu dzisiejszym, albo dziękuję, że mnie zachowałeś dzisiaj. Wielu z nas nawet się nie zastanawia nad tym, że takie oklepane modlitwy wypowiada i często to jest jedyna modlitwa w jakimś dniu. Kiedy modliłam się słowami z Psalmu 139, zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj troski moje. I zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną. Bóg coraz bardziej mi pokazywał, że jestem letnia i że potrzebuję na nowo zbliżyć się do Niego. I Bóg zaczął rozpalać moje serce. I takim momentem w sumie przełomowym, już takim apogeum, była konferencja w październiku, kiedy pojechaliśmy razem do Warszawy. Początkiem października. Wtedy tam na jednej z modlitw wyszłam do przodu i modliłam się: Boże, cokolwiek Ty zaplanowałeś dla mojego życia, dla naszej rodziny, dla naszego małżeństwa, ja chcę wypełniać Twoją wolę. I wiecie, zupełnie nie spodziewałam się tego, co miało przyjść już za chwilę. Wiadomość o chorobie Mariusza była po prostu jak grom z jasnego nieba. Mariusz był zawsze zdrowy, silny i wysportowany. No może mu się trochę przytyło, ale tak poza tym po prostu okaz zdrowia. I kiedy
Raptem kilka tygodni wcześniej zaczął się troszkę gorzej czuć, no to po raz pierwszy poszedł do lekarza rodzinnego, jakieś tam podstawowe badania. Okazało się, że jakiś stan zapalny w organizmie, więc pierwsza automatyczna reakcja, antybiotyk. Ale po tym antybiotyku nie było nic lepiej, a nawet gorzej. Więc ja zaniepokojona zadzwoniłam do biura i się pytam, że takie dziwne objawy, co mamy robić, do jakiego lekarza się udać, jakiego specjalisty. Biur powiedział, niech zaraz przyjedzie do szpitala do Leska. To było 20 października. I tak naprawdę w tym dniu właśnie padła diagnoza. Rak jelita grubego z przerzutami do wątroby. Mariusz od początku przyjął to bardzo spokojnie i w sumie bardziej martwił się nami wszystkimi dookoła, że będziemy chodzić smutni, zapłakani, że będzie jedna wielka masakra. A on w tym wszystkim tak zupełnie, całkowicie ufał Bogu. I nawet wcześniej, jeszcze zanim to wszystko było, to nieraz mówił, że ludzie mają tyle problemów, tyle doświadczeń, a my całe życie tak jakbyśmy mieli z górki i nam się wiedzie, że coś jest nie tak. I w momencie, kiedy przyszła ta choroba, to on mówi, to jest na pewno Boży plan, przecież Bóg nas przygotowuje do służby, więc zesłał takie doświadczenie dla nas, żebyśmy mogli wzmocnić swoją wiarę, żebyśmy mogli wczuć, żeby łatwiej było nam się wczuć w problemy innych, pomagać innym. I myślę, że do samego końca nikt z nas nie dopuszczał myśli, że Mariusz umrze. Zresztą wszystkie słowa, które gdzieś, nie wiem, czytaliśmy z Biblii, wszystkie słowa, które różne osoby wysyłały, to każdy z tych wersetów interpretowaliśmy, że Bóg uczyni cud, że Bóg ma moc go uzdrowić. Nawet w środę, kiedy wiozłam już po raz ostatni, 2 tygodnie przed śmiercią Mariusza do szpitala, to kiedy wyszłam z tego szpitala i siedziałam w tym samochodzie i ja się już tym dzieliłam tutaj w zborze, przeczytałam słowa z psalmu, czemu rozpaczasz duszo moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. I tak mocno trzymałam się tych słów. Boże, Ty jesteś Bogiem cudów. Ty możesz uczynić coś wspaniałego i niesamowitego. Więc w momencie, kiedy 4 tygodnie od diagnozy Mariusz zmarł. W jednej chwili po prostu wszystko się zawaliło. I przyszło miliony pytań. Dlaczego? Co z tymi wszystkimi obietnicami? Co z nami, z rodziną? Co ze zborem? Dobry Bóg. I wiecie, przyszło zmierzyć mi się z pytaniem, które Bóg postawił mi. Czy nadal mi ufasz? I czy nadal chcesz wypełniać moją wolę? Czy wierzyłaś w Boga? Czy wierzyłaś w cud, który On może uczynić? I Bóg skierował mój wzrok na przykład samego Jezusa, który, kiedy był w ogrodzie Getsemane, modlił się. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 42 werset. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Jezus, który wiedział, co ma nastąpić, modlił się takimi słowami. On dobrze wiedział, co się wydarzy za chwilę, za 5, za 10, za godzinę.
ale też wiedział, co będzie dalej. Widział to zwycięstwo i chwałę, która miała nadejść. Jest to najwyższy przykład, jaki mógł nam zostawić. Przykład oddania, pokory, posłuszeństwa. I w tym momencie ja zrozumiałam, że Bóg właśnie tego samego ode mnie oczekuje. Ufaj mi. Ufaj mi. Mimo, że nie widzisz tego, co jest dalej i ból i cierpienie są nie do zniesienia, ale ufaj mi w tym. I nigdy nie zwracałam uwagi na to, co jest tam zaraz w kolejnym wersecie po tej modlitwie. A tam są takie słowa. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i dodawał mu sił. Całe to doświadczenie, cała choroba, śmierć, czas później, to właśnie Pan Bóg zsyła swoje anioły, które przenoszą mnie przez to, które dodają siły i w taki ponadnaturalny sposób. Ja wierzę, że to są modlitwy, które są właśnie przez was, bracia, siostry, zanoszeni, przez cały Kościół w Polsce i nawet za granicą, które przenoszą właśnie mnie przez to. I w moim życiu jest teraz tak ogromna obecność Boża i kiedy przychodzą jakieś chwile zwątpienia, to otwieram Pismo Święte i same słowa zachęty po prostu płyną z Niego. Kiedy szatan próbuje mnie jakoś dobić, załamać, to włączam muzykę i uwielbiam Boga. I wiem, że to sam dołączam wtedy do Mariusza i do chórów aniołów, które uwielbiają w tym czasie Boga. Mariusz był do końca dla mnie mężem wiary. Nie zachwiał się, nie zwątpił. Mimo, że cierpiał, było mu na pewno ciężko. Ale to on pocieszał, to zostawił mi taki przykład. I myślę, że nie chciałby, żeby ktokolwiek z nas się załamał, czy przestał wierzyć Bogu. I chciałabym przeczytać kilka wersetów z Psalmu 34, który tak ostatnio jakoś mnie przenosi. Od drugiego wersetu. Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. Pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Moja dusza będzie się szczycić Panem. Upokorzeni usłyszą to i poweseleją. Głoście wraz ze mną wielkość Pana. Wysławiajmy razem Jego imię. Zwróciłem się do Pana i odpowiedział mi i uwolnił mnie od wszystkich moich obaw. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i wasze twarze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał i Pan go wysłuchał i wybawił go od wszystkich jego trosk. Anioł Pana otacza kordonem tych, których jest boja się przed Nim i ratuje ich. Skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry. Szczęśliwy ten człowiek, który w nim szuka schronienia. W tym nowym roku, kochani, chciałabym was zachęcić do tego, by szukać Bożej woli, by ufać Bogu niezależnie od tego, w jakich okolicznościach się znajdziemy. Bo nasz Bóg jest prawdziwym, żywym, potężnym Bogiem. I kiedy przyjdą problemy, nie mów Twojemu Bogu, jak wielkie masz problemy, ale powiedz Twoim problemom, jak wielkiego masz Boga. Bo modlitwa płynąca z wiary ma moc. I gdyby te sytuacje, to co się wydarzyło w tym roku, myślę, przyszło do naszego życia kilka lat wcześniej, to nie wiem, ale podejrzewam, że mogłabym odejść od Boga i zwątpić w Jego dobroć. Ale Bóg przygotowywał nas na to, dodawał nam sił i dodawał wiary, która przeniosła przez ten trudny czas. I choć jest bardzo ciężko, to ja nie cofnę mojej modlitwy. Niech się dzieje Twoja wola. Amen.